Super. Panie. Dobra. Dobra. No zróbcie jakieś przejście, żeby petenci z tyłu mogli przemknąć, żeby nikt nam nie powiedział, że uniemożliwiliśmy pracę tej takiej bardzo ważnej. Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie na kolejnym wiecu środowisk patriotycznych przed siedzibą zorganizowanej grupy przestępczej w Nowym Sączu, czyli Komendą Miejską Policji, kierowaną przez szajkę, która chroni zbrodniarzy komunistycznych. Tej szajki, która rzuciła się na nas rok temu w obronie obelisku ruskich okupantów na polecenie towarzysza komendanta Rudnika, która użyła zwartych oddziałów takich ZOMO, to teraz chyba się prewencja nazywa, która napadła na nas z karabinami, z bronią długolufową, z miotaczami gazu. Przewracali nas, szarpali, kolegę Zygmunta Miernika pobili tak dotkliwie, że na 7 dni wylądował tutaj w szpitalu w Nowym Sączu po tej naszej pikiecie. Nie poprzestali na tym, jak kolejny raz przyjechaliśmy do Nowego Sącza, znowu na nas napadli. Jak trzeci raz przyjechaliśmy, to nawet mój wiec wyborczy rozbili, gdzie szliśmy przez miasto, bo twierdzili, że zakłócamy porządek publiczny. Cała ta zdemoralizowana, łajdacka szajka policyjna, która przejęła tutaj kierownictwo policji w Nowym Sączu, napadała nas wielokrotnie. No i jak dzisiaj widzieliśmy w Sądzie Okręgowym, te ich działania przestępcze przeciwko nam zakończyły się z hukiem pełną kompromitacją. Nawet nie miał odwagi żaden żul w imieniu komendanta przyjść i bronić racji oskarżenia przeciwko nam. Żaden pachołek Moskwy z tego budynku, żaden bandyta płacony z naszych podatków, żaden z tych hachmentów i przestępców ubranych w mundury policyjne nie potrafił dzisiaj przyjść do sądu, żeby powiedzieć, że popiera te łajdackie, krzywoprzysięskie oskarżenia przeciwko nam, kiedy przecież było wiadomo od początku, że występowaliśmy w imię polskiej racji stanu, polskich patriotycznych wartości. Chcieliśmy wykonania uchwały Rady Miasta w Nowym Sączu z 91 roku o likwidacji obelisku ruskich okupantów. I oto śmiała szajka policyjna w Nowym Sączu wysłać bandytów, napaść na patriotów po raz kolejny w obronie obelisku tych zbrodniarzy, którzy przecież zamordowali polskich policjantów II Rzeczpospolitej w Katyniu, w Charkowie, Miednoje. Całe mnóstwo policjantów i z Nowego Sącza, i tu funkcjonariuszy. Widzieliśmy tablicę piękną w Sądzie Okręgowym. Polskich sędziów, pracowników prokuratury zostało zamordowanych przez Armię Czerwoną. Nie pomni tego, towarzysze z kierownictwa tutejszej komendy wysłali swoich siepaczy, prawda, z tej Policji Obywatelskiej, żeby nas napaść. I skończyło się to na szczęście naszą wygraną. Już tego obelisku łajdackiego nie ma. Jeszcze jest komendant, ale obeliska jeszcze nie ma. Teraz się trzeba zabrać za komendanta Rudnika i za kierownictwo tej szajki, ustalić, kto im wydał przestępczy rozkaz napaści na patriotów i obrony ruskiego pomnika Putina. Może ambasador rosyjski, może minister jakichś spraw wewnętrznych, nie wiemy. No to się dowiemy w trakcie śledztwa. Jak komendant Rudnik w kajdankach zostanie doprowadzony, to myślę, zezna wszystko bez problemu, opowie, jak było, kto mu kazał. Oczywiście my ze swojej strony nie mamy pretensji do szeregowych, przyzwoitych policjantów. Bardzo wielu z nich zachowało się przyzwoicie, odmawiali tej napaści na nas, powstrzymywali komendanta, ładnie się zachowywali, ale trzeba też powiedzieć, że poza tą grupą zwykłych szeregowych funkcjonariuszy większość kierownictwa zachowała się haniebnie, napadając na nas. I to jest rzecz bardzo ważna, o której trzeba pamiętać, bo będą teraz zmiany nieodzowne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Wreszcie, mam nadzieję, ta szajka funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, która przejęła Wydział Kadr Komendy Głównej i Komend Wojewódzkich w Polsce, zostanie wreszcie wyczyszczona. Był taki raport ministra Dorna pokazujący, jak ogromna ilość funkcjonariuszy SB dalej nadzoruje kadry policyjne. Mamy nadzieję, że ta szajka zostanie w najbliższym czasie wyrzucona z hukiem.
trafi do nowej oskarżenie przeciwko nam i trafią przez kim, no, przestaną niszczyć policję, ją deprawować, nowych młodych funkcjonariuszy odejdą i będą wszczęte wobec nich postępowania. Przypominam, że już 5 lat temu wszczęto postępowanie w sprawie na przykład nielegalnego internowania nas w stanie wojennym. Szeregu komendantom postawiono zarzuty. Jeszcze nie widzę żadnej sprawy w sądzie. Zobaczcie, minęło 5 lat zarządów PO i ani jedna sprawa przeciwko tym bandyckim pozbawieniu ludzi wolności, bo bez żadnego nakazu aresztowania. Po prostu na podstawie administracyjnej decyzji komendantów milicji nas internowano. Mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że to było nielegalne z 2011 roku. I minęło 5 lat i żaden jeszcze ten siepacz milicyjny, obecnie policyjny, żaden z nich nie został zwolniony ze służby i żaden z nich nie został wsadzony do więzienia. Przecież tam jest miejsce tych pachołków Moskwy. Także powoli, powoli tutaj zmiany są w Nowym Sączu. Wygraliśmy sprawę w sądzie rejonowym. Wygraliśmy dzisiaj w sądzie okręgowym, wyrok jest prawomocny. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie towarzysz komendant zostanie odwołany, ustalone zostaną ci siepacze, wykonawcy, którzy kazali nas napadać. Zostaną również wyróżnieni, awansowani ci przyzwoici policjanci, pamiętamy ich, którzy zachowywali się przyzwoicie, że wreszcie będziemy mieli policję Polski niepodległej, która nie nawiązuje do tradycji ruskiej NKWD i tych zbrodniarzy z Katynia, tylko będzie ona nawiązywała do tradycji, pięknej tradycji polskich funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczpospolitej, której oczywiście jest mało przedstawicieli, bo większość została wymordowana, a ci, co przeżyli, byli poddani represjom do roku 1990. Ostatnio była taka sesja naukowa w Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach. Przedstawiali historycy z Polski i z Zaolzia. Była inwigilacja ze strony Służby Bezpieczeństwa, pozbawianie mieszkań, majątku, pozbawianie pracy, możliwości studiów dla rodzin policyjnych jeszcze po upływie, słuchajcie, 40 lat po zbrodni katyńskiej. Mieli teczki rodzin policyjnych i jeszcze w roku 90 prowadzili działania przeciwko dzieciom i wnukom policjantów II Rzeczpospolitej. To zupełnie niesamowite. No i nie dziwota, że kadry policyjne to głównie są kadry milicyjne i esbeckie. I dosyć tego ubectwa. Czas na policję nawiązującą do tradycji Policji Polski Niepodległej. A nie szczycącej się, jak w wielu miejscach te barany piszą, mówią 70 lat policji. Nie ma żadne 70 lat policji. Jest 20 lat Policji II Rzeczpospolitej i 45 lat Milicji Ludowej. Różnica między policją a milicją jest taka, jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. Policja chroniła Polaków, walczyła z przestępcami, a milicja zajmowała się dławieniem wolnościowych aspiracji narodu polskiego. I wstyd i hańba, że zastępcą komendanta głównego Policji Platforma zrobiła milicjanta, który w ramach ZOMO pacyfikował kopalnię Wujek. A towarzysz prezydent Kwaśniewski szefem sztabu generalnego zrobił generała Szumskiego, który pacyfikował Stocznię Szczecińską. No takie niedawno mieliśmy standardy władz. Dosyć tego, mamy nadzieję, że to się zmieni, że ta szajka bandytów i zbrodniarzy zostanie rozliczona. Już doprowadziliśmy dzięki akcji tortowej tutaj Stowarzyszenia Niezłomnych, za co dziękuję Zygmuntowi Miernikowi, kolegom tutaj z Krakowa, z Łodzi, z wielu miast Warszawy, dzięki akcji tortowej Kiszczak został prawomocnie skazany w pierwszym procesie stanu wojennego. Teraz jeszcze ma proces o wyrażenie zgody na strzelanie bez ostrzeżenia do robotników w stanie wojennym. Także zabieramy się za szajkę, to trochę potrwa oczywiście, myślę jeszcze z rok, dwa, zanim to wyczyścimy. Musimy naciskać na władzę, żeby tego nie zaniedbała, tematu nie bała się zrobić porządek z tą łajdacką, zdemoralizowaną szajką kierowniczą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w Policji, w Prokuraturze i tak dalej. To jest nasze zadanie, mamy tu mandat moralny i obowiązek, powinność tego dopilnować, bo inaczej ludzie w prostych sprawach, czy to rodzinnych, jak mówił dzisiaj kolega o dzieci, czy w sprawach gospodarczych, nie będą mieli uczciwych sądów. Jak my nie zrobimy porządku z wymiarem sprawiedliwości, kiedy jest teraz okazja, kiedy łapiemy ich za rękę, tych łajdaków i zbrodniarzy, to za 10 lat
Nikt już tam nie zrobi porządku, bo nie będzie się do kogo doczepić. Przyjdzie drugie, trzecie pokolenie ubeków i będzie robiło z nas idiotów, pozbawiało nas majątków, spraw gospodarczych czy dzieci, opieki. Będą we wszystkim kuglować i mówić, my jesteśmy Europejczycy. Dzisiaj mamy tą luksusową sytuację, że policją, prokuraturą i sądami dalej kierują zbrodniarze komunistyczni. I to jest dobry moment, tak jak było w Niemczech i we Francji po upływie 20 lat, żeby zabrać się za denazyfikację. No, musimy zrobić dekomunizację. Nie chodzi wcale o pomniki, od tego zaczęliśmy, ale to była sprawa symboliczna. Powiem dzisiaj i nie zdradzę chyba wielkiej tajemnicy. To był tylko przyczynek do wielkiej bitwy. Ten kawałek kamienia, który nam tu zostawiło NKWD i którym się opiekował Putin przez ambasadę i do ostatniej chwili bronił tych pomników, to był tylko początek bitwy. Teraz zaczyna się prawdziwa bitwa o destalinizację Polski, o desowietyzację. I ta bitwa jest za waszymi plecami. O kierownictwo policji tutaj, o kierownictwo prokuratury, o kierownictwo sądu, o kierownictwo służb specjalnych. To są nasze główne zadania na najbliższy rok czy dwa. To był trening tylko te pomniki. To była bułka z masłem. Teraz zabieramy się za sędziego Kryże, za prokuratora Sławomira Gorzkiewicza, co nas oskarżał i mówił, że zbrodnię katyńską kłamiemy, że zrobili Rosjanie. A dzisiaj jest zastępcą szefa Naczelnej Prokuratury Wojskowej, która nadzoruje śledztwo smoleńskie. No taki pachołek Moskwy. Trzeba się zabrać za sędziego Aleksandrowa, za całe mnóstwo szefów służb specjalnych, bo tylko w CBA ustawowo jest zakaz pracy SB-ków. We wszystkich innych służbach kierują dalej byli funkcjonariusze WSW albo Służby Bezpieczeństwa. Trzeba tą stajnię Augiasza oczyścić i my mamy taki mandat moralny jako działacze opozycji, gdzie świadomi, żeby to zrobić w szerokiej koalicji sił patriotycznych. I to jest nasze podstawowe zadanie, bo nikt za nas tego nie zrobi. No chyba nie sądzicie, że goście, którzy nie walczyli, a niedawno się obudzili dopiero i zapisali się do PiS-u i weszli do Sejmu, że oni to za nas załatwią. Nikt za nas tu nic nie załatwi. Na nas spoczywa ten podstawowy obowiązek zrobienia porządku w tym kraju. W tej najważniejszej sprawie. Jak to zrobimy i wymiar sprawiedliwości będzie uczciwy, możemy się udać na zasłużoną emeryturę i każdy z nas dostanie krzyż brzozowy na drogę. Także, proszę Państwa, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie pod komendę, żeby szajka i zorganizowana grupa przestępcza, która kieruje tą komendą, wiedziała hołota bolszewicka, że się ich nie boimy, że plujemy im w twarz łajdakom sowieckiej agenturze tutaj Putina. Dosyć tych pachołków. Do Moskwy, na Białoruś, na Kubę niech jadą. Jeszcze mają szansę, jeszcze są bilety sprzedaży do Korei Północnej. I proszę Państwa, trzeba im jasno powiedzieć, dosyć tego łajdactwa, czas na normalną policję, czas na normalną Polskę, z której nie będą musieli ludzie wyjeżdżać na emigrację. Odśpiewamy teraz Rotę, no i następne oczywiście, szanowni. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy, polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił lub, tak nam dopomóż Bóg. I chciałem zobaczyć się właśnie z Markiem Rudnikiem, żeby mu przekazać informację, że jest już zdjęty ze swojego stanowiska, ale uzyskałem odpowiedź, bo ten pan zadzwonił do jego gabinetu i usłyszałem odpowiedź, że Marek Rudnik zaszył się pod ziemię. Może złożył dymisję. I nie ma go w budynku i go od rana już nie było, nie zjawił się. Więc być może pamiętał o tym, że jest nasz proces i że może go odwiedzimy i się już nie pojawi.
wina człowieka. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność żyje bić. Robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie działa.